jak na przykład radio, jak skutki efektu wybuchu bomby atomowej, pocisków rakietowych sterowanych zdalnie. One są świetnie opisane przez język prymitywny, ale nie tylko historia jest, można powiedzieć, zakłamana i ukazuje to, że dawniej była cywilizacja dużo bardziej rozwinięta niż my dzisiaj, bo inne dziedziny na to samo wskazują. Architektura. Początek powinien być, jeśli byłby tu rozwój i progres kultury jakiejkolwiek czy cywilizacji, powinniśmy zaczynać od czegoś prymitywnego i etapami przechodzić na coraz bardziej skomplikowane budowy. A tak nie jest. Im starsze, tym są dużo bardziej trudne do wykonania przy użyciu technologii, której my nawet dzisiaj nie jesteśmy w stanie wykonać. To samo dzieje się z dziedziną, jeśli chodzi związane z chemią. Bo najpierw są dużo trudniejsze do wykonania stopy, jak brąz, a później mamy dużo bardziej prymitywną epokę żelaza, odwrotnie. I w matematyce jest dokładnie to samo. Zbliżamy się do pana Franca Zaleskiego. To jest największa atrakcja tego turnieju. Przepraszam, panie Francu, kiedy pan wystąpi? Dzisiaj? Nie, jutro o 21. Ach, rany, myślałem, że... Dobrze, to jutro w takim razie. Proszę państwa, Franc Zaleski wystąpi jutro. Co za numer. Myślałem, że dzisiaj, bo już tutaj był dzisiaj lalak. A Franc Zaleski jutro, także no, zanosi się na bardzo fajny jutrzejszy dzień. Popatrzcie, jak tutaj się zrobiło. Wszędzie namiotów pełno. Także nie najgorzej. Na razie. W tym momencie będę. Szalam, szalom. Witamy na Reset24. Na moim kanale pan Roman Nach, znana osobistość nie tylko w Polsce, ale również i na całym świecie. Piątek jutro, to już szabat szalom nawet. Szabat szalom. Dzisiaj już jest tutaj, a jutro na głównej scenie, tak? Tak jest, na Jowiszu. Zapraszamy wszystkich, naprawdę warto. Na Jowisza. Na Jowisza, okej. Oh.